Dzisiaj będziemy rozmawiać, kiedy trzeba wymienić naczynie przeponowe. Co to w ogóle jest i czemu czasami ktoś każe je wymieniać, a według mnie wcale tego nie trzeba robić. Także zapraszam Cię do materiału. Więc tak, dzisiaj będę wymieniać naczynie przeponowe, ale stwierdziłem, że pokażę Ci też, kiedy nie trzeba go wymieniać, mimo że mogłoby się wydawać, że jest do wymiany, i jakie po prostu są objawy jego uszkodzenia. Zazwyczaj w kotłowni, gdzie mamy zbiornik, będziemy mieli dwa naczynia. Jedno na ciepłą wodę i drugie na kocioł. Często w nowych kotłach wiszących, czyli w zasadzie zawsze, takie naczynie jest zamontowane w urządzeniu. Natomiast tutaj mamy osobno jedno i drugie na zewnątrz. I pierwsza sprawa. Objawem, że to naczynie nie działa, jest to, że nam ciśnienie skacze w instalacji. Centralnego ogrzewania to widać na manometrze. To ciśnienie po prostu będzie wraz ze wzrostem temperatury gwałtownie szło do góry, a później wraz ze spadkiem będzie spadać. I to znaczy, że to naczynie nie ma już w sobie powietrza i że nie kompensuje zmian ciśnienia. Ale to nie oznacza, że ono jest zepsute. To jest tylko jakaś przesłanka. To naczynie na pewno jest uszkodzone. To już wcześniej przy przeglądzie diagnozowałem. To jest sprawne. Pierwsza sprawa. Jeżeli ono jest właśnie napełnione powietrzem, stukając w nie, będzie słychać echo. Też będzie można czasami je poruszyć i będzie czuć, że ono nie jest zalane całe wodą. Tam echa nie ma. Ono jest całe zalane wodą. Czasami widzę, że ktoś może sądzić, że ono jest zepsute, kiedy ono z tego zaworka leci woda. To się nie zdarza, kiedy naczynie jest zamontowane w ten sposób, natomiast jak jest na odwrót, ten zaworek jest w dół, przy nabijaniu ciśnieniem, a w zasadzie przy nabijaniu powietrzem pod ciśnieniem, wtłaczamy tam też wilgoć. Ta wilgoć się będzie skraplać i jak to naczynie jest na odwrót, to z zaworkiem przy napełnianiu będzie nam mogła wylecieć też woda. I to wcale nie oznacza, że ono jest zepsute. Też trochę wody może się przedostawać przez samą membranę, która jest w środku, gumową, gumowy taki mieszek. Ale to też jeszcze nie oznacza, że ono jest zepsute. Tutaj pokażę Ci, kiedy to na pewno jest zepsute, bo ten objaw, który Ci pokażę, to jest wtedy bankowo mamy pewność, że ta membrana po prostu jest pęknięta i że naczynie trzeba wymienić bezwzględnie. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze jedna sprawa. Tutaj mamy wbudowany zaworek, taki sam jak jest w aucie w zasadzie. I jeżeli szybko powietrze ucieka z naczynia, w sensie szybko się ta poduszka powietrzna kończy, to też wcale to nie oznacza, że naczynie jest do wymiany. Trzeba po prostu pierwsze to zrobić, sprawdzić, czy z samego tego zaworka nie ucieka powietrze. Jeżeli ucieka, to tutaj jest wkładka zaworka shreddera, którą można wymienić. I najprostszym sposobem, żeby sprawdzić, czy tutaj nam ucieka powietrze, to jest profesjonalny płyn pieniądzy, który każdy ma zawsze przy sobie. No i co? No i tutaj nic nie bąbelkuje. Tam też nie będzie bąbelkować, tam już nie ma w ogóle powietrza, ale jeżeli by bąbelkowało, no to co? No to wtedy trzeba wziąć bardzo profesjonalny przyrząd za milion pieniędzy do wyciągania, do wykręcania wentylków. Wziąć wentylki też za milion pieniędzy. To pokażę Ci na tym naczyniu. O, tu nawet jeszcze coś zostało, mimo że one zbierają. I można je no dobry zaworek wykręcić. Tak po prostu. Czasami nie będzie szedł, ale jak jest pod ciśnieniem na... O! To jest też objaw, że... Dobra, powódź uratowana. Zanim się zabierzemy za faktyczną robotę, to trzeba odciąć wodę. Co możemy zrobić tutaj? Spuścić sobie ciśnienie zaworem bezpieczeństwa, zamknąć piony i teraz już nam na twarz nie będzie leciała w zasadzie. No, więc wracając, jeżeli by Wam taki strumień wody wyleciał z naczynia, to raczej to nie jest już wilgoć, która się zebrała w mieszku gumowym, tylko to już faktycznie jest dziura. Ale też jeżeli nabijemy tutaj powietrzem, to będziemy słyszeć bulgotanie w zbiorniku. Jakbyśmy nabijali
uszkodzone naczynie kotłowe, będzie tak samo. Będzie słychać bąbelkowanie w środku kotła i to takie solidne. I jak otworzymy zawór bezpieczeństwa, żeby spuścić wodę, też poleci powietrze i to będzie słychać. Więc ja idę po kompresor, żeby Ci to zademonstrować. Puścimy trochę powietrza, posłuchasz tego, a ja później się będę zabierać za samą wymianę. Ok, czyli manometr od kompresora mamy podpięty. Puścimy trochę ciśnienia. Na razie nam leci woda. I jak wypchniemy całą wodę, to później będziemy słuchać bąbelkowania. Albo bulgotanie w zasadzie. A jeszcze woda. O! I jej mamy taki dźwięk. To na 100% mamy do wymiany naczyń. Bo znaczy, że po prostu pompując tutaj powietrze, ono się przedostaje przez gumowy mieszek i ląduje w instalacji, czy to ciepłej wody, czy centralnego. I przy okazji wypchanie tej wody pomoże wyciągnąć tego grata i wsadzić nowego. Także tyle dzisiaj chciałem Ci pokazać, bo już nieraz słyszałem od klienta, że ktoś mu powiedział, że już naczynie jest do wymiany, a to wcale niekoniecznie, bo może po prostu albo to był do wymiany tylko sam zaworek, albo trzeba po prostu nabić to naczynie powietrzem, bo to trzeba robić. To tak jakbyśmy za każdym razem, kiedy nam zejdzie powietrze z opony, kazali ją wymienić. No nie, no tam trzeba regularnie nabijać kompresorem powietrze. I cóż, cudów nie ma. Ona stamtąd będzie uciekać, ale to jest normalne. Także ja się zabieram już za samą wymianę. A tobie życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!